Czyli Ewangelia mówi nam o wierze poganina, można powiedzieć nawet prowokacyjnie o wierze okupanta, setnika, rzymskiego żołnierza. I że ta wiara może zachwycić Pana Boga. I moglibyśmy się zapytać dzisiaj, co takiego jest w wierze tego setnika, że ta wiara zachwyca Jezusa. Ponieważ jak się przyjrzymy tej scenie dzisiejszej Ewangelii, to za Jezusem idą tłumy i te tłumy za Nim podążają. Można powiedzieć, że to nim się powinien Jezus zachwycić przecież, bo to On już idą za Nimi od miasta do miasta i są zachwyceni tym, co On głosi. Widzą Go, chcą Go dotknąć, chcą być przy Nim. Ale to nie ich wiara Go zaskakuje. To nie ich wiara Jezusa zadziwia. Jezusa zadziwia wiara tego, który Go nawet nie zobaczą. Jezusa zadziwia wiara tego, który nawet mówi: Panie, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach. A jednak to właśnie wiara tego człowieka, który nigdy Jezusa nie zobaczył, porusza Jezusa ze serca. I moglibyśmy się zapytać, dlaczego? Można powiedzieć, że ta wiara setnika jest wiarą, która naprawdę zna serce Jezusa, ponieważ On mówi: Panie, wystarczy, że powiesz słowo i mój sługa będzie zdrowy. Bo wierzę, że Twoje słowo ma moc, które zwycięża śmierć w naszym życiu zwyczajnie. I moglibyśmy się zapytać, w jaki wymiar wiary każdy w nas inwestuje, bo może inwestujemy to takie chodzenie za Jezusem od miasta do miasta, dotykanie Go, bycie blisko, ale trzeba nam chyba także zainwestować, moglibyśmy powiedzieć, tą wiarę setnika, który mówi: Panie, nie jest najważniejsze, żebym Cię widział w moim domu. Nie jest nawet najważniejsze, żebym Cię dotknął. Nie jest nawet najważniejsze, żebym mógł zobaczyć, że chciałeś przyjść do mnie. Najważniejsze jest to, że Ty powiesz słowo, a to słowo będzie w moim życiu przynosić owoce, ponieważ to słowo jest Twoją obietnicą. A jeśli Bóg składa obietnicę, to możemy być pewni, że ona się wypełni.